Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Cold High Cupa Airsoft Channel. Dzisiaj będzie mocno nietypowy odcinek, bardzo mocno nietypowy odcinek, ponieważ nie pokażę wam dzisiaj ani Colta, ani High Cupy. Pokażę wam dzisiaj coś, co leżało u mnie jakiś czas, kiedyś się tym bawiłem, powiedzmy. Potem po zepsuciu batki zaczęło leżeć odłogiem, poszły w ruch inne repliki. Ale ostatnio natchnął mnie, bo dosyć mocno, kolega z zaprzyjaźnionej grupy Ocean 7 spod Lublina, jak dobrze pamiętam. Łukasz zbudował z tej oto repliki, czyli z elektrycznego Desert Eagle'a zbudował potwora z drumem elektrycznym i my to dzisiaj zrobimy, ponieważ ja to mam wszystko przygotowane do tego. Ale najpierw opowiemy sobie o samej replice. Akurat ta właśnie tutaj jest to CM121S, czyli popularny elektryczny cymowski Desert Eagle, oczywiście bez blowbacku. Jest to wersja S, czyli ona ma MOSFET i miała lipo fabrycznie, ale to była na tyle starsza wersja, że miała ona baterię lipo na kablu. Nowsze wersje mają już tutaj wstawiony T-Connect. Ja mam akurat już inną batkę, ponieważ moją stokową szlak trafił. Ale sobie wstawiłem tutaj właśnie T-Connecta, żeby móc wymieniać te baterie, żeby móc na strzelance na przykład mieć możliwość, jak batka padnie, ją wymienić, tak? Bo wcześniej takiej możliwości nie było. No i... I co? Klameczka ma w stoku 200 FPS-ów, mierzone na 0,2. Ma MOSFET, który całkiem fajnie działa. Szybkostrzelność tutaj się, jak pamiętam, jak ją chronowałem, pokazywał blisko chyba 20 czy 21 kulek na sekundę. To jest bardzo dużo. Zwłaszcza jak na pistolet. Zobaczycie później, jak będziemy testować go na arenie, jak ten potwór leci, nie? Teraz tak, czym się różni wersja S od tej zwykłej? Nie tylko różni się tym, że ma MOSFET i że ma baterię lipo, ale różni się też tym, że w tej komorze tutaj na baterię ma więcej miejsca, ponieważ nie ma tu, jest tutaj tak jakby niezamontowany ten to takie gniazdo złącze na baterię Nimche, co nie? Przez to mamy tu więcej miejsca i mi się tu udało w środku nawet upchać baterię 1100 mAh, tak? Dobrze mówię? 1100 mAh. Tak, zażarłem te godziny. Ta ma tylko 680. Ale jak się ma możliwość wymiany, to nie ma sensu pchać większej. Replika ma regulowany hop-up. Tutaj. I co jest fajne, można to robić tutaj w trakcie strzelania. Wystarczy zdjąć pokrywę. Ta pokrywa nam za specjalnie do strzelania nie jest potrzebna. Co prawda nie włączymy sobie trybu auto, nie mając pokrywy, ale hop-up można bez problemu regulować bez tego. Magazynek na 30 kulek. Bardzo fajny zresztą. Ma dość nietypową blokadę, jeżeli chodzi o trzymanie kulek. Takie dwa ząbki tutaj, nie? Zwykle to jest inaczej skonstruowane. Tu jest skonstruowane tak. Bywają też do tych takich, powiedzmy, cymoglocków i tych innych elektrycznych klamek z cymy. Prawie do wszystkich, za wyjątkiem właśnie deserta i chyba czegoś jeszcze, już nie pamiętam. Są to takie powiększone magazynki na 80 kulek plastikowe. Je łatwo złamać. No, ale są, zdają egzamin. Z tym, że no, tutaj ten magazynek nie wchodzi, ponieważ magazynek z deserta jest dłuższy. Jest dłuższy i ma stopkę. I tamten magazynek po prostu, ja kiedyś nawet próbowałem tutaj, czy on podejdzie. Nie podszedł, więc tutaj nie radzę kupować, ale magazynek na 80 kulek jest niekonieczny, ponieważ tutaj mamy coś lepszego do dyspozycji. Teraz tak w ogóle, jeżeli chodzi o manipulatory, zmiany ognia, czyli auto single, to jest z drugiej strony jest tylko atrapa. Działa to, powiedzmy, dla praworęcznych, ale to nie jest jakiś tam duży problem. Replika akurat w tej wersji ma szynę RIS na dole i szynę u góry.
Z tą różnicą, że ta szyna jest szersza o milimetr od tej dolnej. Czyli tutaj już będzie trudniej kolimator założyć. Ja też miałem z tym problem. Dlatego dzisiaj do nagrania wziąłem inny. Co do ilości wystrzelonych magazynków na baterii, nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale jak ta bateria stokowa tutaj była, ona też była 680 mAh, w jakim brałem na strzelanki, to ona potrafiła cały dzień podziałać, bo zdarzyło mi się kiedyś latać z tym i z P90 naraz. No i działo się i to było właśnie fajne, że wystarczyło kulki doładować i dalej ogień i jazda, nie? I teraz tak, w obecnej chwili ta replika jest też sprzedawana w takiej wersji, że ona już tutaj ma T-Connect wsadzony, ja o tym już chyba powiedziałem. Mówię o tym jeszcze raz do pewności, żebyście wiedzieli, że to poprawili. No i co? Co mamy w zestawie? W zestawie mamy też do tej repliki szybką ładowarkę. Jeden magazynek, który jest w replice. Mamy ładowarkę do baterii lipo i to na USB. I to jest świetna sprawa, bo można z powerbanka sobie na strzelance podładować tą baterię. I obsługa tej ładowarki jest banalna. To wkładamy do ładowarki z telefonu i do gniazdka albo do powerbanka. Tu podpinamy baterię. Jak bateria się ładuje, to kurde, jak to wyglądało? Mruga czerwona bodajże, czerwona z zieloną albo czerwona dioda. Jak bateria się naładuje i jest gotowa do użycia, to świeci tylko zielona. Więc jest to banalne do rozeznania, nie? No oczywiście, co tu mamy? O wszystkim, co jest w zestawie, już powiedziałem. Tam jest gdzieś jeszcze wycior w pudełku, jest takie bardzo fajne pudełko. Ale normalnie ten odcinek by nie powstał, ale że tak jak już wspomniałem, mój kolega z zaprzyjaźnionej ekipy Ocean 7 zbudował z czegoś takiego potwora i nazwał go Dr. Eagle. Ja wam później po tym materiale wrzucę zdjęcie, gdzie ma takiego deserta z uchwytem, z rysami bocznymi jeszcze dołożonymi, oczywiście z drumem na 1200 kulek, drum z Kałacha. Bardzo mnie tym zainspirował i stwierdziłem, że ja też muszę coś takiego zrobić, z tą różnicą, że on druma zamocował do magazynka tutaj na stałe, tak? Tego druma już do niczego nie wykorzysta, bo jest tam powiedzmy powiercony, poskręcany śrubami. Ja poszedłem krok dalej i zrobiłem sobie do niego adapter. To znaczy, że druma, którego tu podepnę, mogę podpiąć w każdej chwili do innej repliki i tak samo mogę tu podpiąć high-capy, czy tam mid-capy nawet z Kałacha, co też wam rzucę zdjęcia po filmiku, jak to bardzo śmiesznie wygląda. Oczywiście ja nie będę z nimi latać, nie będę wyglądać jak speedsoftowiec, nie o to chodzi, nie? Po prostu zdjęcia z tymi magazynkami z Kałacha były zrobione tylko po to, żeby zobaczyć, jak bardzo karykaturalnie, czy tam komicznie to będzie wyglądać, a wygląda przekomicznie, naprawdę, uwierzcie mi. Ale tak, zarzucimy sobie trochę czarów, czyli ubierzemy teraz naszego deserta w nieco świecidełek. I mamy. Ha, jak to wygląda, co nie? Prawdziwy killer. Zobaczcie, zmieściłem latarkę i to latarkę ze zmiennym skupieniem soczewki, zmieściłem uchwyt, zmieściłem kolimator, co prawda zielony, bo ten czarny, który mam, mi tutaj nie chciał podejść, na tą szynę mówiłem, że jest szersza. Mamy oczywiście druma z Kałacha, zamontowanego tył naprzód, bo tak lepiej wygląda, i mamy adapter z magazynkiem. I teraz popatrzcie, jaka to jest koza, jak to wygląda. Widzicie, to maszynka do CQB, do zabijania, że tak powiem. HPA się chowa, teraz desert będzie zabijać. Tak, przetestujemy sobie to oczywiście na arenie, gdzie niebawem się przeniesiemy. Zobaczycie, jak to fajnie wali kulkami, ponieważ tutaj, tu w studiu nie mam warunków, jest powiedzmy niewłaściwa sceneria, że to tak nazwę. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak widzicie, da się zrobić z fajnej zabawki, która nam zalegała. Nie, ze zwykłej zabawki, która nam zalegała, zrobić fajną zabawkę do CQB-a. Do polatania, pobawiania się. Ja naprawdę, jak ja to poskładałem i to odpaliłem, tutaj postrzelałem sobie chwilę tym, to banan na gębie mi nie schodził chyba z 3 godziny dobre. Tak bardzo byłem zadowolony z tego projektu i naprawdę, naprawdę jest kosmos. Zobaczycie, jak to działa, ale dobra. Zdejmiemy sobie świecidełka na chwilę.
opowiem wam o samym adapterze. Po pierwsze, to mamy tutaj gniazdo, tak jak w kałachu, widzicie, ze zwalniaczem. Mogę w każdej chwili wypiąć tego druma, schować, nie wiem, gdzieś grzecznie do walizki. W każdej chwili mogę podpiąć, czy nawet jak gdyby był taki extreme, że tyle kulek by szło, a tu wchodzi 1200, że ktoś miałby trzy takie drumy, szybka wymiana druma, nie, na arenie, cyk. Wygląda kosmicznie, sami powiedzcie, nie? Daje naprawdę niezłą frajdę w zabawie, co zobaczycie w drugiej części filmu. Teraz przejdźmy dalej. Tu już widzieliście, że druma się wypina. Co nie? Tada! To jest zbudowane na bazie magazynka. Na bazie magazynka z Digla, czyli trzeba wziąć i wyrzucić tą sprężynę razem z podałaczem kulek. Tu trzeba się przewiercić przez stopkę. To też będzie na zdjęcia tam pokazane z dziurą. No i wykombinować później coś takiego. To jest adapter do jakiejś tam szybko ładowarki do magazynków z kałacha. Nie wiem, o jaką szybką ładowarkę chodzi. Nawet mnie to nie interesuje. Ważne, że mogłem to na bazie tego zbudować i nie musieć się za bardzo bawić, tym bardziej, bo w druku w 3D to by kosztowało w cholerę i nie wiadomo, jakby to dawało radę. A ten plastik tutaj widać jest gruby, twardy. Naprawdę dużo pracy mnie to nie kosztowało. Aczkolwiek trzeba było pokminić trochę, nie? I zobaczcie. Tam, nie wiem, 3-4 godziny pracy. Cyk. I mamy demona jak diabli, nie? Tak więc, jeżeli ktoś ma takiego deserta i nie ma co z nim zrobić, a chciałby zrobić coś fajnego, no to już wiecie, co zrobić, nie? Jak najbardziej, bez problemu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Założyłem sobie teraz uchwyt i on tak u mnie tak z tym uchwytem będzie wyglądać. Latarkę może niekoniecznie, ważne, żeby go trzymać w dwóch rękach, bardzo fajnie się tym będzie operować. Co do repliki, no mimo tego, że jest to elektryczna replika, która nie ma blowbacku, tak śmiesznie strzela. Zresztą bateria jest podpięta, mogę wam pokazać, jak śmiesznie. Ma taki śmieszny klang, zabawkowy nieco, ale przez to, że nie trzeba tu latać z gazem, nie ma syfonów, bo to się w elektrykach nie zdarza, daje frajdę, idzie się tym pobawić, naprawdę. Bardzo szybko idzie magazynki doładować, bez żadnego problemu. Ja w ogóle, jak latałem ze zwykłymi magazynkami, to miałem trzy takie. Do tej przeróbki specjalnie kupiłem kolejny magazynek. I jak się zastanawialiście kiedyś, to tak, ja bym wziął. Wziąłbym ponownie. Tym bardziej, że mam miłe wspomnienia z tym pistoletem. Fajne gry naprawdę odchodziły. Mimo tego, że to jest wielkie kopyto, to da się to nosić. Da się. Ja nosiłem nawet na brzuchu w ładownicy do magazynku z AK. Nosiłem w kaburze na pasie. Da się. Nie jest. Mimo tego, że to jest naprawdę kawał klamy, bo zobaczcie, jaki to jest kloc. Widzicie moją rękę? To jest masakra, nie? On tutaj ma z 20 parę centymetrów. 24 chyba. 26, przepraszam, od początku zamka do kurka, nie? Ale jest fajny. Tak, widziałem nawet gościa na strzelance, kiedyś latał z dwoma takimi naraz. Co też ciekawie wyglądało. No i co? No i w pierwszej części mamy tyle. Co chciałem wam pokazać, to wam pokazałem. Widzimy się za chwilę w drugiej części tego materiału, gdzie na naszej Battlezone Arena Gliwice zademonstruję wam, jak to potrafi, za przeproszeniem, srać kulkami. I nie przejmujcie się, bo to, że teraz widzicie filmik o Desert Igloo na kanale o Coltach i Highcapach, to nie znaczy, że ten kanał się skończy, absolutnie. Ja mam w zanadrzu cztery filmy, które lada moment będę nagrywać, z czego dwa o klamkach, o Coltach właśnie, o Coltach 1911. A jakich modelach, to zobaczycie wkrótce. I tak samo dwa techniczne filmy też o, tam jeden, właściwie obydwa filmy zalegają z realizacją, bo też czekają na niższą temperaturę, i jeden to jest o magazynku do R501 na CO2. Miał być unboxing i pokazanie, z czym to się je, i drugi film, w którym mieliśmy sprawdzić pojemność magazynków do Colta 1911, w sensie mówię o tych armii, czyli zwykłej, powiększonej, ile wchodzi gazu, kulek, na ile to wystarcza. To też będzie, tylko no,
Cierpliwości bym powiedział, ale będzie wkrótce na kanale. A więc tak, przenosimy się na arenę i tam zakończymy materiał o tej klamce. Zapraszam. No i tak jak mówiłem, jesteśmy na naszej Battlezone Arena. Co do tego druma jeszcze, to do niego w zestawie jest akumulator 4,8V, jak się nie mylę, tylko nie wiem, czy to jest chyba NIMH, czy co to jest, bo nie jest opisany. Jest do niego ładowarka na USB. Tak samo jak w przypadku tej klamki, że można to z powerbanka, a można z ładowarki do telefonu ładować. Czyli fajnie. I tak samo jest też zamiennik tego akumulatora, który wygląda jak koszyk na... To jest właściwie koszyk na trzy baterie, paluszki te małe, 3xA. Więc no, padnie akumulator, można to zastąpić w taki sposób na strzelance. No jest to fajne rozwiązanie, bo daje możliwość, bo wtedy tam też można paluszki ładowalne wsadzić. No i co? No i tyle. No i zobaczmy sobie, jak to działa. W ogóle ten drum może podkręcać kulki, albo do momentu, jakby to powiedzieć, do momentu, aż się pociągnie za spust, czyli on nasłuchuje, jeżeli strzelamy, to on doład dokręca, a może też kręcić cały czas. Kuleczki idą. Sprężynę nakręcił, teraz my sobie postrzelamy. A zobaczmy, jak to serio leci. Tak, ja wezmę, przestawię aparat. Będziemy sobie strzelać tam do tej tarczy. Zobaczcie, jaka frajda. Kto mi powie, że to nie jest fajna zabawka? Gincie. Tak więc tak, mówiłem, że daje frajdę i wyzwala emocje, i tak też się stało. Tak więc jak nie będziecie wiedzieli, co zrobić z desertem, to już wiecie, co zrobić. Fajną zabaweczkę zrobić. A widzę, że tu mam troszeczkę za mocno hopa podkręcony. Ale to nie problem. Od razu lepiej leci. Już mi coś podskoczy teraz. Ła! No i rozładowałem baterię, tak więc... Dobra, druma wyłączymy. To by było na tyle. W kwestii fajowego desert igla z drumem. No cóż, no. Więcej już wam dzisiaj nie pokażę, bo w zasadzie pokazałem wszystko, co chciałem. Tak więc... To tyle, dziękuję za oglądanie. Jeżeli to jest wasz pierwszy film na moim kanale i chcielibyście obejrzeć następne, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. A jeżeli już go subskrybujecie, to bardzo fajnie i bardzo chętnie się z wami, powiedzmy, spotkam przy następnych filmach. I jeżeli macie jakieś ciekawe uwagi albo komentarze, to chętnie o tym przeczytam pod filmem w komentarzach. Chętnie odpowiem też na wasze pytania. I tyle, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia przy następnym filmie. Cześć!